Cały czas rozmawialiśmy o pierwszym zespole, o trzeciej lidze. Ja chciałbym porozmawiać przez chwilę o tym szkoleniu młodzieży, bo no, tutaj to jest niezwykle ważny aspekt pracy w klubie, bo to nawet być może nawet ta praca z młodzieżą, z dziećmi jest nawet ważniejsza niż te drużyny seniorskie, bo nawet ostatnio PZ Kosz ogłosił szerokie kadry i tam znalazło grup młodzieżowych i tam znalazło się aż 6 obecnych i byłych zawodników BC Suisse Kronożary. To też pokazuje o takiej sile, mocy tego klubu. No, w końcu z tak niewielkiego miasta, tak, 6 zawodników znajduje się w kadrach, w szerokich kadrach reprezentacji Polski. To też jest niezwykle istotne. Oczywiście, tak. Marcinie, masz rację, ale dla nas to jest mało. My chcemy więcej. Marzy nam się, żeby było jak najwięcej tych zawodników w reprezentacjach. Ja już od roku pracuję nad tym, tutaj wspólnie z trenerami, przebudowujemy to. Pewien system nam się sprawdzał, ale wydaje mi się, że już powoli troszeczkę ta inercja tego pomysłu, który był dotychczas, wygasa. Przebudowujemy, troszeczkę przemodelujemy, schodzimy troszeczkę w dół z rocznikami. Te grupy będą miały troszeczkę inną formę. No, chcemy mieć jak najszersze spektrum tej młodzieży, tych zawodników, bo no, nie mówię, ale no, jest widoczny ten boom na tą koszykówkę, nie ukrywam. I musimy z tego skorzystać, tak? Bo ta druga liga, to zainteresowanie napędza nam fajnie tych najmłodszych adeptów i chcemy jak najwięcej ich tutaj do nas przyciągnąć i dać im możliwość rozwoju. Wiesz doskonale, że gra w Żarach, w koszykówkę, no, daje duże możliwości. Mierzymy się z najlepszymi w Polsce, jeździmy na turnieje międzynarodowe, gramy w ligach europejskich, stąd można dostać się do reprezentacji Polski młodzieżowej, może wreszcie kiedyś seniorskiej, tak? Ale koszykówka w Żarach naprawdę jest na bardzo przyzwoitym poziomie i dalej chcemy ją rozwijać, chcemy jeszcze lepiej szkolić, rozmawiamy. Brakuje nam, nie ukrywam, rąk do pracy, ponieważ te grupy zaczynają nam pęcznieć, a liczba określonych trenerów z kwalifikacjami, z pasją jest bardzo ograniczona. Tak, widziałem na fanpage'u, że szukacie tych trenerów tak, mocno, bo no, brakuje po prostu szkoleniowców, którzy mogliby się zająć. Zresztą świetnym przykładem właśnie pracy z młodzieżą, z tymi najmłodszymi, był ostatni turniej, tak, gdzie z bardzo mocnymi ekipami, bo do Żar przyjechały drużynę Górnik Wałbrzych, tak, to wystarczy powiedzieć, Zgorzelec, który znów ma ambicje być wielkim... Wszyscy wierzymy, że wrócą do Ekstraklasy. Dokładnie. I Zielona Góra, tak? No, tak. Kolejny niezwykle mocny zespół. No i to był fan niesamowity. No i też oglądalność, bo była transmisja i ponad 1000 wejść na stronę. Każdy chociaż na chwilę zobaczył sobie ten turniej. No to coś niesamowitego. No, takiej oglądalności nie mieliśmy podczas spotkań drugoligowych. No sam wiesz, że mieliśmy przyjemność być bezpośrednio przy tych niektórych spotkaniach i emocje są naprawdę jak w playoffach w Ekstraklasie, więc te emocje są takie naturalne, prawdziwe i to się przyjemnie ogląda, ale rzeczywiście my od lat współpracujemy z tym SKM-em. Zielona Góra jest jakby ostatnio już jakby coraz bliżej, my podpatrujemy, rozmawiamy, bo uważamy, że oni wcześniej robili pewne rzeczy, które my chcemy wprowadzić i warto przedyskutować. To jest taki troszeczkę poligon doświadczalny. Oni współpracują z minibasketem, są przeciwnicy tego, są orędownicy tego systemu, żeby już od tego 5-6 roku życia prowadzić zajęcia z koszykówki albo przynajmniej zabawę w koszykówkę. Ale na pewno my, dlatego też mówię, troszeczkę czerpiemy z tego, chcemy zejść troszkę niżej w tych rocznikach, bo w przypadku, tak jak widziałeś, rocznika 2010, bardzo fajny rocznik SKM-u z doskonałym trenerem Markiem Hossą, ale tam są zawodnicy, może jakby kibice nasi nie muszą o tym wiedzieć, ale my wiemy, którzy trenują już po 5-6 lat w koszykówkę, a nasza grupa powstała w październiku zeszłego roku, więc de facto mamy ich 6-7 miesiąc, bo jeszcze mamy po drodze przerwy covidowe, ci chłopcy grają pół roku, więc już różnica jest, fantastycznie gonią, już udało im się wygrać. Oczywiście, ponieważ ja im powiedziałem to na początku, że obserwując ich zacięcie i to mam nadzieję, że tutaj w hali baner z ich sukcesem kiedyś zawiśnie, bo są fantastyczni, ale ci chłopcy za rok, za dwa wyrównają, ale my musimy gonić. Przez te dwa sezony musimy gonić, żeby chłopcy podciągnęli. A jeżeli zejdziemy rocznikowo rok dłużej, trzecia klasa, druga klasa, troszeczkę wcześniej zaczniemy, będzie nam łatwiej. Dlatego mówię, mamy takie pomysły,
poszerzamy tą kadrę, szukamy zdolnych trenerów, bo pasjonaci, ale też żeby to ludzie byli, którzy mają jakąś formę przeszkolenia, zrozumienia, bo sam basket okej, ale trzeba jeszcze zrozumieć, mieć jakieś podejście pedagogiczne tych dzieci, trzeba zrozumieć pewną psychologię dorastających tych dzieci. To nie jest takie wszystko łatwe, bo komuś się wydaje często, że były zawodnik albo jakiś pasjonat, fantastycznie, ale za tym trzeba mieć jeszcze wiedzę. Jeszcze troszeczkę trzeba do tego szerzej. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o współpracy ze SKM-em, o czym wspominałeś, ale jeszcze o współpracy z Zastalem Zielona Góra, tak, który oczywiście walczy o złoty medal mistrzostw Polski, z Piastem Gliwice, też znakomita współpraca, czyli też nie zamykacie się, ale uczycie się od tych najlepszych. Z GTK. Piasty może kiedyś, ale... Piast dzisiaj... powiedziałem? Tak, ale odruchowa ekstraklasa. Tak, ekstraklasa Piast. No tak, bo no jak wiesz, z prezesem Jarosławem Ziemą jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni i gdzieś tam cały czas to się fajnie nam kręci wspólnie. Z Januszem, no też wiadomo, znamy się kupę lat i no trudno nie kibicować no tak doskonałej drużynie, być może najlepszej w historii Zastalu, zwłaszcza gdzieś tam w szeregach jest nasz zawodnik Kasper Porada. Także no tak, jest ta współpraca i jakby najbardziej się z tego cieszymy, że kluby ekstraklasowe gdzieś tam nas widzą. Widzą w nas jakiś potencjał do współpracy, także dla nas to jest sama radość i możliwość podpatrywania najlepszych. Miałeś przyjemność też być z nami, jak byli u nas zawodnicy z Ekstraklasy. Fajnie się bawiliśmy. To tych pomysłów jest wiele, bo powiem szczerze, byłoby dużo więcej, gdyby nie ten COVID, bo wiesz, było dużo fajnych, mieliśmy pomysłów, eventów dla naszych zawodników, kibiców. No tego nie ma i trudno dzisiaj na tym boleć. No, jest jak jest, ale myślę, że w przyszłym sezonie, jeżeli COVID pozwoli, będziemy mieli dużo jeszcze fajnych, miłych chwil dla naszych zawodników i kibiców. Jeszcze chciałbym już na koniec. No myślę, że nie zdradzę, ale... No, a może zdradzę, może w ten sposób powiem, że taka najnowsza wiadomość, myślę, że się nie obrazisz, że to odkryje karty, ale taka myślę, że sympatyczna, bardzo fajna wiadomość, że w Żarach powstanie klasa koszykarska w jednej ze szkół podstawowych. No oczywiście, no tak, to nie jest taka typowo stricte klasa sportowa, to będą takie dodatkowe zajęcia z koszykówki, ale to mają być podwaliny w przyszłości klasy sportowej. Rzeczywiście jesteśmy po bardzo fajnych, miłych rozmowach z panią dyrektor szkoły podstawowej numer 1, również z panem burmistrzem Olafem Napiórkowskim wspólnie uznaliśmy, że coś takiego warto rozpocząć, bo to ma być taki program pilotażowy. Na bazie tego chcielibyśmy mieć później klasę prawdziwą, sportową. Na dzisiaj będą to takie zajęcia bardziej rozszerzone wychowania fizycznego o tą koszykówkę. Tą klasą jakby będzie się opiekował tutaj nasz trener, pan Aleksander Stachow, który jest z nami od lat w projekcie SMOK, także koszykówkę ma we krwi i jest też doskonałym pedagogiem, także będzie jednocześnie i trenerem, i wychowawcą. No i to będzie pod patronatem naszego klubu, także będziemy tutaj tych zawodników wspierać, pomagać, będziemy ich zapraszać na różne dodatkowe jeszcze eventy, treningi. No ruszamy z tym, chcemy tym dzieciakom poszerzyć tą ofertę szkoleniową. Myślę, że będzie coś ciekawego. Czego można życzyć przed tym następnym sezonem, bo to oczywiście nie koniec pracy, bo to i obozy sportowe, treningi dalej i tak dalej, ale czego można życzyć przed tym następnym sezonem, żeby ten następny sezon, no chyba o czym marzymy, żeby w końcu mogli przyjść kibice, bo chyba to jest najważniejszy jakby aspekt tego, żebyśmy nie musieli grać tak jak na sparingu. Rzeczywiście, przede wszystkim to zdrowia jest od tego dla wszystkich. Ale tak, no dla nas podstawa są kibice i wiesz, że to jest nasze paliwo napędowe i cierpimy strasznie. Pierwsze mecze były okropne, później się troszeczkę przyzwyczailiśmy, ale na dłuższą metę to nie ma sensu taka gra. Jeżeli wrócą kibice, jeżeli ta hala twierdza znów się zapełni, to jest zupełnie inne oglądanie spotkań, inne emocje i myślę też zawodnicy zupełnie inaczej będą reagować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję też.